ocalona pieśń. Ocalona pieśń. Odwrócił się i poszedł, nie spoglądając za siebie. Ostrożnie przeszedł przez rozbite przed laty wrota i po namyśle ruszył w stronę lasu. Cyfrar dopadła go natychmiast, gdy tylko wyszedł z zagrody i stanął na hali bezskutecznie, rozglądając się za słońcem. Gdzieś ty był? Skąd się tu wzięłam? Zawołała z histerią w głosie. Drakkainen spojrzał w niebo i westchnął. Straciłem przytomność. Ile czasu upłynęło? Od kiedy? Odkąd przechodziliśmy przez przełęcz? Wtedy byłaś aktywna, musisz mieć poczucie czasu. Byłeś nieprzytomny 61 godzin. Co się z tobą działo? Kim była ta laska? Skąd masz to ubranie? Źle się poczułem. Musiałem się położyć, wycedził Drakkainen sarkastycznie, jednak czując ulgę. Przynajmniej nie upłynęły lata. Gdzie jest północ? Martwiłam się. Myślałam, że umarłeś, tępy bydlaku. Też tak myślałem. Gdzie jest północ? Prosto, przed pyskiem. Tak też sądziłem, odparł. Dziękuję, Cyfral. Idziemy z kimś się spotkać. Nazywa się Wszystkie Misie, czy jakoś tam. A tamta laska to zdaje się bogini, czy coś w tym rodzaju. Ma na imię Hatrun. Na pewno się polubicie.